Już po raz siódmy w Żorach zostanie przyznana Nagroda Kulturalna Prezydenta. To wyróżnienie przyznawane jest osobom, które swoją twórczością przyczyniły się do upowszechniania kultury na terenie miasta. Wnioski na te nagrody można składać do końca marca. Są to nagrody, którymi chcemy uhonorować wszystkich ludzi związanych właśnie z kulturą w naszym mieście. Zarówno twórcy kultury, jak i osoby, które są odpowiedzialne za ochronę tej kultury, za jej upowszechnianie. Nagroda Kulturalna Prezydenta przyznawana jest w czterech kategoriach. Te kategorie to właśnie twórczość artystyczna, więc tutaj mamy tych wszystkich artystów z różnych dziedzin, którzy mogą się zgłaszać. Mamy też kategorię młodzi twórcy, więc tutaj są twórcy do 35 roku życia, którzy już mimo młodego wieku mają wybitne osiągnięcia, wybitny dorobek artystyczny, a oprócz tego dwie dodatkowe kategorie to upowszechnianie kultury i ochrona kultury. Nagroda może zostać przyznana na wniosek prezydenta lub radnego miasta, laureata nagrody z ubiegłych lat, czy grupy minimum 10 mieszkańców Żor, którzy ukończyli 18 rok życia. Osoba, która zostanie laureatem Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory, przede wszystkim otrzyma taką unikatową, ręcznie wykonaną statuetkę, a oprócz tego otrzyma także nagrodę finansową. Kandydatury należy złożyć do Urzędu Miasta do 31 marca. Wzór wniosku znajduje się na miejskiej stronie internetowej www.zory.pl. Można tam również znaleźć regulamin dotyczący uczestnictwa. W Szpitalu Miejskim w Żorach otwarto nowoczesny oddział intensywnej terapii. Jest to miejsce, gdzie trafiają pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, wymagający ciągłego monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych. Oddział całkowicie zmienił swoją powierzchnię. Teraz to jest prawie 450 metrów kwadratowych. Zmieniliśmy ilość łóżek, z 5 przeskoczyliśmy na 8. Dzięki temu tak naprawdę możemy ubiegać się o to, aby oddział uzyskał drugi stopień referencyjności. Dofinansowanie unijne to kwota 8 600 000 zł, a ponad 647 000 to wkład z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to ponad 9 300 000 zł. Teraz zrobiliśmy krok milowy, bo to jest takie serce szpitala, prawda? To jest bardzo ważny oddział. Jak ktoś znajdzie się w stanie zagrożenia życia, to pewnie tutaj trafi. I cieszmy się, proszę Państwa, że w Żorach udało nam się tak piękny oddział otworzyć w tak krótkim czasie. Oddział składa się z nowych pomieszczeń doposażonych w zaawansowane urządzenia. O szczegółach i specyfice oddziału mówił ordynator dr Marcin Morawski. W chwili obecnej będzie 8 łóżek, sal będzie 3 plus izolatka. Tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to jest sala wybudzeniowa. Oczywiście pomieszczenia socjalne dla personelu, ale również i choćby zabiegówka, której wcześniej na oddziale w poprzednim miejscu nie było. Zrealizowany projekt był możliwy dzięki zarządowi województwa śląskiego, który skierował 280 milionów złotych dofinansowania do szpitali w regionie. Musicie Państwo pamiętać jedną rzecz. To są wszystko działania związane z przeciwdziałaniem pandemią, przeciwdziałaniem i walką z COVID-em. I to nam przyświecało zarządowi województwa, kiedy kierowaliśmy te środki na walkę z pandemią do naszych śląskich szpitali. Zmodernizowano także i doposażono medyczne laboratorium diagnostyczne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach przyłączył się do projektu Akademia Świadomego Rodzica. Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany. Ma on pomóc podnieść wiedzę i umiejętności wychowawcze rodziców zastępczych. To jest projekt skierowany głównie do rodzin zastępczych i pracowników, którzy się tymi rodzinami opiekują. Chodzi nam też w tym projekcie o taką szeroką promocję tego rodzicielstwa zastępczego, żeby pozyskiwać nowych kandydatów. Za program odpowiada Fundacja na Rzecz Edukacji SMART z Opola. Partnerami są również organizacje z Litwy i Portugalii. Najważniejsze elementy tego projektu będą polegać przede wszystkim na takiej wymianie doświadczeń, jak to wygląda w innych krajach, jakie są dobre praktyki, co jest możliwe u nas w Polsce, a co nie jest możliwe, albo trzeba inaczej zorganizować. W ramach projektu odbędą się różnorodne szkolenia, webinaria, a także zostanie opracowany tak zwany helpdesk, czyli rodzaj poradnika przeznaczony dla rodziców zastępczych. Chcemy zapewnić daleko idące wsparcie i pomoc dla zarówno pracowników, dla których jest to temat trudny, takiego wsparcia i opieki
rodzin zastępczych, jak i samych rodziców zastępczych, którzy no, borykają się z tym problemem i żeby oni nie byli sami. Oprócz tego MOPS prowadzi projekt pod nazwą O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresowany jest on do rodzin zastępczych, niewydolnych wychowawczo, czy zagrożonych utratą bądź ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Projekt zakłada szereg działań dla tych trzech grup społecznych. Dla rodziców zastępczych między innymi jest to grupa wsparcia, poradnictwo psychologiczne, różne warsztaty podnoszące ich kompetencje, ale są to również warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej. W Żorach funkcjonuje 87 rodzin zastępczych, które wychowują 118 dzieci. Wszystkie osoby chętne, które pragną zostać rodzinami zastępczymi, mogą zgłosić się do pracowników MOPS-u w siedzibie przy ulicy Księcia Przemysława 2 bądź telefonicznie. Już niedługo budynek Ludowego Klubu Sportowego RUI doczeka się nowego oblicza. Wszystko za sprawą kompleksowej termomodernizacji oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Wszystko to dzięki dofinansowaniu na projekt Ekologiczne Żorskie Dzielnice, poprawa efektywności energetycznej budynku LKS RUI w Żorach. W ramach tego projektu przeprowadzony zostanie szereg prac i to będą prace związane właśnie z poprawą efektywności energetycznej. Tutaj najważniejszym na pewno efektem będzie ocieplenie całego budynku. Dotychczasowy piec węglowy zostanie wymieniony na nowoczesny piec gazowy. Oprócz tego wstawione zostaną nowe drzwi, okna czy pokrycie dachu. Z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostaliśmy aż 525 tysięcy złotych dofinansowania. Natomiast cały projekt szacowany jest na około 760 tysięcy złotych. A te pozostałe środki oczywiście zostaną dołożone z budżetu miasta Żory. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada 2021 roku.